Jesteśmy w Chodakowie. Pozdrawiamy Was ze stadionu przy Alei Chopina. Mamy ponad 30 milionów złotych na stadiony tu w Chodakowie i na stadion przy ulicy Warszawskiej. A co się zdarzy za te pieniądze w nowej kadencji, opowiedzą Państwu nasi kandydaci. Drodzy mieszkańcy, ambitny Sochaczew to też inwestycje w sport. Nie zapominamy o tych najmłodszych mieszkańcach, nie zapominamy o tych starszych. Chcemy stworzyć takie miejsce, które będzie dla wszystkich. Dlatego mamy już dofinansowanie, środki na te inwestycje są, a wkrótce po świętach ogłaszamy przetarg na wykonanie przebudowy zarówno przy ulicy Warszawskiej, jak i tutaj, gdzie znajdujemy się dzisiaj. Na stadionie w Chodakowie powstanie boisko treningowe do gry w zespołach 9-osobowych, a także w tak zwanych siódemkach. Będzie boisko na okres zimowy przykryte balonem, oświetlone, że będziemy wszyscy mogli trenować w dobrych warunkach przez cały rok. Powstanie historyczna trybuna wpisująca się w kontekst Chodakowa, zakładów włókienniczych Chemitex, które znajdują się na tyłach stadionu. Powstanie także klub, szatnie z zapleczem całym sanitarnym, gdzie zawodnicy, a także dzieci, młodzież będą mogły korzystać z tego, przebierając się na treningi oraz na zajęcia i mecze. Klub nasz jest z 95-letnią tradycją. Te środki, które w tym momencie są przeznaczone na jego rozbudowę, myślę, że pozwolą zarówno nam tutaj jako i młodzieży, i dorosłym spędzać czas prywatny w dobrym towarzystwie. Jako wychowany klubu sportowego Bzura Chodaków uważam, że rozbudowa obiektów sportowych w Chodakowie jest to bardzo ważna inwestycja dla całego stowarzyszenia, jak i mieszkańców. Mieszkam od dziecka w Chodakowie. Jestem wieloletnim pedagogiem, wicedyrektorem Iwaszkiewicza. Bardzo się cieszę, że za moment oddamy budynek Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza rozbudowany, na który czekał ponad 20 lat. Infrastruktura sportowa jest nam bardzo potrzebna w Chodakowie. Piękna nasza dzielnica. Stadion w Chodakowie jest potrzebny, dopilnujemy tego. Będziemy również pamiętać o stadionie przy ulicy Warszawskiej. My się nie zatrzymujemy. Przez ostatnie lata zbudowaliśmy obiekty przy wszystkich szkołach podstawowych. Są to obiekty do uprawiania sportu rano i wieczorem. Zapraszamy wszystkich na te obiekty i na wybory. Jakiekolwiek inwestycje, czy to sportowe, czy inne, które mają służyć mieszkańcom, nie mają poglądów politycznych i należy je po prostu wspierać i my chcemy dopilnować tego. Państwo tego nie widzą, ale ja naprzeciwko siebie widzę grupę maleńkich piłkarzy, takich przyszłych dorosłych piłkarzy. Serce rośnie i mamy nadzieję, że właśnie dla tego pokolenia, dla tych dzieci, ten obiekt będzie piękny i na to wszyscy czekamy. Od zawsze współpracuję z młodzieżą, pracujemy w wolontariacie, ale są też potrzebne obiekty piłkarskie, obiekty sportowe, na których również młodzież znajdzie inne sposoby spędzania wolnego czasu. I to będzie właśnie jeden z takich obiektów. Dotrzymujemy słowa, będzie zrobiony stadion w Chodakowie. Młodzi muszą gdzieś tam energię wyzwolić. Popieram te wszystkie inwestycje, które powstaną w przyszłości i z tego bardzo Państwa proszę o oddanie głosu na nas, na naszą drużynę. Jestem na tak dla rozbudowy infrastruktury sportowej. Trzymajcie za nas kciuki, bądźcie 7 z nami. Tutaj na Chodakowie mam wielu wspaniałych kolegów i koleżanki, które interesują się sportem i uważam, że właśnie powinni mieć tutaj godne warunki do rozwijania swoich umiejętności. Bardzo się cieszę, że będzie następował rozwój infrastruktury sportowej w Chodakowie, ponieważ dzieci będą ze szkoły mogły korzystać z tych obiektów, jak również mieszkańcy, a więc jestem na tak. To tylko część superdrużyny Prawa i Sprawiedliwości do Rady Miasta i Powiatu. Ambitny Sochaczew? Jesteśmy na tak!